Witajcie, dzisiaj z Małego Targu, a konkretnie z Pizzerii 105. Jest to sieciówka, jak i klacz, jest to fajne miejsce. Może takie bardziej bistro niż restauracja, ale to nie jest ważne. Ważne jest, co do jedzenia dostaniemy. A tu mamy duży wybór. Mój wybór padł na bagietkę z szynką parmeńską, rukolą, która mi bardzo smakowała. Powiem szczerze, dawno nie jadłem takiego dobrego bruschetty. No tak się powinno zrobić. Kolejnym zamówieniem, na które czekam, to była sałatka. No, sałatka była ok, duża porcja, zresztą zaraz zobaczymy. O, i to jest nasza sałatka. Dużo sosu, dużo rzeczy w środku i można się naprawdę tym najeść. Sałatka była ok, sos był ok, kurczak był też, więc polecam. Kolejne zamówienie to makaron. No tutaj jest troszeczkę gorzej. Makaron a la carbonara, tak jak widzicie, oryginalnie powinien się składać z żółtek, makaronu al dente, z sos z żółtek, z parmezanu i do tego mamy jeszcze boczek. Tu mamy boczek, mamy pomidory, trochę śmietany, więc dobrze nazwany a la carbonara. Makaron trochę suchy, ale nie można się czepiać wszystkiego. Powiem wam tak, było smacznie, a to jest najważniejsze. Zapraszam na Ogrodową 73 do Nowego Targu. Pozdrawiam, Stanisław, pan kosmita okazji podróżnika.